złota, niosą nam tu wieniec ze szczerego złota. Przynieśli nam wieniec z kłosów naszej ziemi, ślicznie przewijany wstęgami krasnymi. Bodaj się te ręce z naszymi złączyły, co ten śliczny wieniec złotych zbóż uwiły. Grajże, grajku, a wesoło, bo dziś wszyscy staniem w koło. Plon niesiemy plon. Witam Państwa serdecznie na dożynkach gminnych w Filipowie. Dożynki to najważniejsze i najpiękniejsze święto polskiej wsi. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu Marka Dziadkowskiego. Witam serdecznie wójta gminy Filipów Tomasza Rogowskiego. Przewodniczących Rady Gminy, pan Wołosewicz zaraz będzie, bo jedzie z pielgrzymką, a jest z nami drugi przewodniczący, pan Marek Kozłowski. Witamy serdecznie. Witam radnych gminy Filipów, panów i pań, nie będę wymieniała z nazwiska, serdecznie Państwa witamy. Gorąco witamy proboszcza naszej parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, księdza Jerzego Fidurę. Zapewne przyjdzie do nas także nasz nowy wikariusz, ukaże się nam, serdecznie wtedy powitamy księdza wikariusza. Witamy sołectwo Czostków wraz z sołtysem Sylwestrem Złotożyńskim. Gromkie, gromkie brawa należą się. Witamy starostów Elżbietę Michaluk i Krystiana Kwiatkowskiego. I witamy gorąco zespoły, które uświetnią dzisiejsze nasze święto. Orkiestra Dęta Sen. Serdecznie dziękujemy naszej orkiestrze. Zwalniamy Państwa. Możecie odmaszerować. Dziękujemy. Oraz witamy zespół wokalny Kanto i zespół ludowy Rozpudeł. Proszę Państwa, a ja jeszcze witam wszystkich mieszkańców, przybyłych, gości, turystów, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy na placu, którzy będziemy się wspólnie bawić. Witamy Państwa serdecznie. Panie wójcie, przekazujemy ten chleb na Pana ręce, aby nigdy go nie brakowało dla nas i dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo, panie starosto, pani starości. No, jak księdza proboszcza poproszę tu bliżej o błogosławieństwo, o poświęcenie tego naszego chlebka. A potem będziemy starali się podzielić wobec tutaj wszystkich. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, który jesteś naszym Stwórcą i Ojcem, w swojej dobroci i opatrzności obdarzasz nas powszednim chlebem, który służy człowiekowi jako podstawowy pokarm. Prosimy Cię, pobłogosław ten dożynkowy, z tegorocznych plonów ziemi, zbóż upieczony chleb, owoc Twojej łaskawości i efekt mozolnej pracy rąk ludzkich. Przyjmij nasze podziękowanie za ten bochen chleba, za tegoroczne plony ziemi. Pomóż, aby ten dar chleba był sprawiedliwie dzielony, aby nikomu nie zabrakło go na codziennym stole. Błogosław rolnikom, tym, którzy w pocie czoła trudzili się, aby skwapliwie zebrać wszystkie kłosy i ziarna, aby nic się nie zmarnowało. Daj łaskę tym, którzy ten chleb przygotowali. Spraw też, abyśmy krocząc przez ziemię, posilając się chlebem niebieskim, zbierali plony naszego życia w wierze, szlachetne czyny, uczynki miłości, aby zasłużyć na ucztę chwały w Ojczyźnie Niebieskiej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszystkich przybyłych na dzisiejsze święto plonów. Szczególnie serdecznie witam tych, którzy są solą naszego środowiska i dzisiejszego święta, czyli rolników, ogrodników i sadowników. Dziękuję dla wszystkich sołectw, mieszkańców, które dzisiaj wystawiają swoje stoiska, swoje wypieki i inne regionalne produkty. Dziękuję drużynom, które będą uczestniczyć w zdrowej rywalizacji o Puchar Wójta i nagrodę, którą fundowałem. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, chciałem powiedzieć, że wszystkim rolnikom dziękujemy za trud pracy włożony w wydobycie ziarna, a potem upieczenie tego chleba. Dzisiaj mamy na to czas, żeby świętować, bawić się. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tu księdzu proboszczowi za bardzo ładne słowo Boże, jak zawsze ksiądz proboszcz
darzy nam tym słowem bardzo ładnie. Dziękujemy, księży Jerzy. To teraz do Państwa z chlebem dożynkowym z tegorocznej mąki podejdą starostowie dożynek, pan Krystian i pani Ela oraz pan wójt Tomasz Rogowski. Ja zapraszam tutaj na scenę zespół ludowy Rozpudę. Ale to nie ładnie, że chodzisz po nocy. Czego ty tu przyjdziesz?